Witam serdecznie, nazywam się Tychonia Gandrzej, jestem prezesem klubu krwiodawców Krakowi. Ze względu na to, że dzisiaj jest Dzień Solidarności z Palestyną, w związku z tym chciałem wszystkich Palestyńczyków pozdrowić i tych, którzy żyją tutaj w Polsce, i tych, którzy mieszkają w swoim kraju, gdyż byliśmy w ubiegłym roku w grudniu na takiej wycieczce, gdzie pojechaliśmy do Palestyny. Tam się spotkałem z burmistrzem Betlejem, Ramallahu. Wypowiedziałem parę słów w parlamencie palestyńskim na temat tego, że Palestyna w pewnym sensie też ma takie podobne problemy jak Polska kiedyś, jak była pod zaborami. I w związku z tym życzę im wszystkiego dobrego, odzyskania przede wszystkim jakiejś suwerenności, żeby Palestyna była państwem, i popieram Palestynę.